piosenki Jacques'a Brela. Choć piosenki takie znam, co ulżą do Litwy, rozgrzeją serca lud. Gram pannę z Ostendy, która czeka na swojego ukochanego, który wypłynął w morze, obiecał, że się z nią ożeni i w dodatku jeszcze ona się dowiedziała, że jest w ciąży. Gdy życie nam otwiera drzwi, ostrzega cię, otwórzmy je piosenką, to ta podróż ma kres, ponieważ ślub nasz jutro już. Niech tej piosenki słowa brzmią. Ja gram znów Jeffa, który kocha swoją żonę bardzo, a ona go nie bardzo. I niestety zdradza go z kimś bardzo. Jak zabić braka żony swej, gdy siostrzyczki w szkole ci mówiły, jak masz żyć, kim być. Jak zabić braka żony swej, gdy nieśmiałość we mnie tkwi, a to za tym, odwagi mi wciąż brak. Kończę z tym życiem, ich życiem, swoim życiem i wyruszam w podróż do Amsterdamu. Co się zwie? Amsterdam. Marynarze od lat, pieśni swe nucą tam. Jest port wielki jak świat, marynarze w nim rąk, umierają przy świt, piją się swoich rąk, teraz świat wielki. Gram księdza, który jest jakby tak pełen wątpliwości. Ty, któryś Bogiem być mógł, co podstępnie jak wróg nie uśmierca. Spotykamy się w podróży. I w przenośni, i dosłownie. Tylko raz. A same utwory są tyle ciekawe, że one, jeżeli się je rozbierze na części pierwsze, to okazuje się nagle, że to warstwa jakby muzyczna jest jakaś taka bardzo prosta, wszystko się wydaje proste, tak? Ale jak zacznie się do tego utworu człowiek przygotowywać i chce go jakby mądrze wykonać, to okazuje się, że pojawiają się jakby wielkie trudności, bo trzeba właśnie to wszystko połamać i właśnie na nowo odnaleźć, zinterpretować. Mówiło, że piosenka aktorska to niedobra. Nie no, piosenka aktorska jest dobra wtedy, kiedy są wyśpiewane nutki tak jak trzeba od strony muzycznej, a jednocześnie jest w tym przekaz, jest w tym myśl, jest w tym serce, jest w tym dusza. Piosenka, jak czytasz, to jest poezja, to jest wiersz, a wiersz śpiewany to już jest coś najwyższego. Znaczy, jak już nie starcza ci słów, to zaczynasz krzyczeć albo śpiewać. Wszystko widział diabeł, wszystko słyszał. A gdy wszystko zobaczył i wszystkiego wysłuchał, wrócił do siebie na dół. Tam na dole urządził wielkie przyjęcie. A pod koniec przyjęcia diabeł podniósł się z miejsca i wygłosił przemówienie, które brzmiało mniej więcej tak. Prawie każdy kąt cudowne skrywa arsenały, tak jest. A byle dureń, byle śmieć, w gazecie będzie zdjęcie miał z opisem, że on zbawia świat. A jakże jestem z tego raz, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Jeżeli kogoś interesuje człowiek, pytanie skąd, gdzie i dokąd i muzyka, sztuka, myślę, że na pewno nie będzie się nudził. Chcemy, żeby zobaczyli to młodzi ludzie, dlatego że Jacques Brel to jest taki repertuar, który no, młodym ludziom często już jest o dziwo nieznany. Będziemy dawać siebie wszystko, żeby było zawsze jak najlepiej. I chcemy jakoś przywrócić tego Brela, pokazać, że on jest aktualny, świeży, porywający.
To jest jak życie, no.